Super, bawimy się ekstra. Właśnie gramy sobie w Babingtona. Także nie tylko siedzimy i gramy na klawiaturze, ale także można się troszkę poruszać. Jak ci się podoba gra? Super. Bardzo pięknie. Przyszliśmy do StarCraftu. Dzisiaj trzeci dzień i to bardzo, bardzo. Pierwszy mój czempion to za dużo. Symulator nazywa się Icarus, to jest symulator wolnego spadania. Można tutaj odczuć, się kładziemy, można zaprezentować, zaraz kolega zaprezentuje, ubieramy gogle VR, no i odczuwamy tak, jakbyśmy po prostu spadali. Można ustawić mapę, po której spadamy i w ogóle. Można też ustawić symulator lotu. Tak naprawdę tylko tutaj fantazja nas ogranicza, więc... Na ile on jest realistyczny? Bo tutaj siadamy w tym specjalnym urządzeniu. Rozumiem, że czujemy te wszystkie turbulencje związane z lotem. Czujemy, dlatego że można tutaj... On i tylko w tej płaszczyźnie jakby przód, tył jest mobilny, również na boki. Patrzcie z nami, pomagajcie z nami. To jest koncert hologramowy, wytwarzany, że tak powiem, z ekranu mgłowego. Można zobaczyć, jak to wygląda. Można sobie przejść. Jest to jedyny koncert, przez który można przekroczyć, że tak powiem. Ja serdecznie zapraszam, ponieważ nasze stoisko jest związane z koncertem, który będzie w przyszłym tygodniu w Spodku, 17 lutego o godzinie 19. Zapraszamy na Game Music Concert w ramach dwudniowego festiwalu dotyczącego muzyki z gier. Oprócz strefy free to play przygotowaliśmy strefę z monitorem Odyssey OLED G8, na której można pograć w Hogwarts Legacy i przetestować grę na ustawieniach ultra ze śledzeniem promieni. Jakie zainteresowanie? Przychodzi dużo osób? Tak, przychodzi bardzo dużo osób. Jeszcze napomnę, że mamy symulator formuły F1 razem z kierownicą i specjalnym siedzeniem.